Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym omówieniu nadchodzącej aktualizacji i tym razem zajmiemy się patchem z numerem 010.9. Nie ma tutaj zbyt wielu zmian, wchodzi kolejny wczesny dostęp. Ostatnio, jak widzicie, WG pluje tymi nowymi liniami bardzo sprawnie, bardzo szybko, bo dobrze się na tym zarabia. I w tym patchu 010.9 wejdzie nam druga linia niemieckich pancerników, które mają się charakteryzować jakimi cechami. Zaraz sobie tutaj zerkniemy. I tak, niemieckie pancerniki wczesny dostęp, spójrzmy sobie. Niewielka liczba dział baterii głównej o krótkim, jak na te klasy zasięgu, ale będą te działa niby celniejsze, to się okaże. Torpedo o dalekim zasięgu, niestety wolne, na okrętach od tieru 7 do góry. Liczne dział baterii dodatkowej o wysokiej celności. Teraz pytanie, co dla kogo jest wysokie? Bo gdyby WG nie naprawiało czegoś, co naprawy nie wymaga i nie grzebało przy perkach z sekundarką, to naprawdę taka linia byłaby zajebista. Ja bym naprawdę z wielką radością czekał na coś takiego. Jeżeli ta sekundarka będzie celniejsza niż to, co mamy do tej pory w grze, no to może będzie to warte grindu. Ale jeżeli celność tej sekundarki będzie taka sama jak zrobionego na przykład Kurfürsta na full sekundary, czyli gdzieś w granicach 30%, to chyba nie warto. Niska wykrywalność, sprzęt eksploatacyjny, sonda hydroakustyczna, podobnie jak na niemieckich krążownikach, oraz grupa naprawcza, grupa ratunkowa szybkiego reagowania, czyli chyba to jest to, co mamy na radzieckich pancernikach, oraz tu krótsza R-ka. Jeszcze nawiązując do tej sekundarki, spójrzcie sobie na to z takiej strony, że WG naprawia coś, co naprawy nie wymaga, nerfi sekundarki i zamiast te perki przywrócić do takiego stanu, jakie były, tworzy nową linię, która ma mieć podobno wysoką celność artylerii dodatkowej. Jest logika? No i spójrzcie sobie tutaj, że we wczesnym dostępie będzie można zdobyć kamuflaże, tam inne okręty, ale nie o to chodzi. Będzie można zdobyć we wczesnym dostępie w pierwszej jego części okręt tieru 10 na licytacji za 10 tysięcy dublonów, co jest oczywiście ceną wywoławcza. I pytanie, do jakiej wartości dojdzie taki okręt. Czy to będzie, no ja obstawiam, że gdzieś w okolicach 15 tysięcy, ale pewnie będę się mylił. Także ktoś pewnie da 15 tysięcy za to, żeby taki okręt dostać, mogąc go za miesiąc, dwa, trzy dostać za totalnie za darmo, po prostu grając tymi okrętami. Tutaj już nie będziemy się rozdrabniać, o co tutaj chodzi. Będą żetony, będą jakieś tam zestawy, inne pierdoły, nagrody. Okręty będzie można dostać do tieru 9 oraz stałe kamuflaże na niektóre okręty z tego właśnie drzewka. Także kamuflaż, który będzie związany z tym wydarzeniem, to jest coś w tego typu. Trochę mi to przypomina kamuflaż z tym orłem tutaj, jeżeli mówimy o amerykańskich pancernikach, tych ciężkich, jak ja to mówię, tych linii do Vermonta. Wyzwania osobiste. Mamy tutaj coś takiego jak na zasadzie, jak te do tej pory starcie biur projektowych, tylko że tutaj na zasadzie bardziej bitew morskich. Macie tutaj każdą klasę, każdą nację i będzie można zrobić sobie zadania, liczba podejść będzie nielimitowana i będzie można tutaj wygrywać rzeczy. Każda wypełniona misja zapewni 15 żetonów niemieckich i 50 jednostek węgla. Maksymalnie 510 żetonów w tygodniu. No i będziemy mogli sobie tym napędzać właśnie grindowanie we wczesnym dostępie pancerników niemieckich. Halloween. Tutaj za bardzo nie ma się nad czym pochylać, bo to są te same rzeczy, które mieliśmy do tej pory, czyli mamy uwolnić Transylwanię oraz promień światła w ciemności, czyli te dwa tematyczne takie steampunkowe wydarzenia, oraz polowanie o zmierzchu, czyli te pływające potworki i cztery klasy okrętów do niszczenia tych potworków. To jest taka, no widzicie tutaj sobie. I co dalej? Nagrody. Tutaj nas za bardzo nic nie interesuje, kamuflaże, potyczki. Potyczki dla tych, co lubią grać tego typu rozgrywki. Pierwsza potyczka w formacie 3x3 na ósemkach, druga potyczka w formacie 3x3 na dziesiątkach. Co do wygrania? Węgiel, kredyty i elitarne punkty doświadczenia oraz, no w zasadzie najcenniejsze z tego wszystkiego, 76 sygnałów bojowych i ekonomicznych, ale oczywiście będzie to podzielone na jakieś tam etapy, więc nie ma tak szybko, że od razu dostaniemy. No i chyba najgorszy punkt tego całego patcha, czyli okręty podwodne na bitwach losowych czy tam randomowych, zdobywane przez graczy na tej samej zasadzie co do tej pory w zbrojowni w losowych zestawach i będzie można sobie grać. Ja jestem totalnie przeciwny okrętom podwodnym, moje zdanie na ten temat znacie, zwłaszcza w takiej formie, w jakiej one są teraz i oby naprawdę były jak najmniej popularne te okręty. Kij WG w oko z tymi okrętami, powiem tak, delikatnie bardzo. Chcieli mieć kolejną dojarkę do pieniędzy, także będą, no wiadomo, wchodzi nowa klasa okrętów, nowe premki, nowe możliwości, nowe linie, wiadomo, pieniądz jest pieniądz, nie? Ale
nie jest zupełnie potrzebna to odgałęzienie tutaj, wydaje mi się, w tej grze. Także zapraszam Was do dyskusji na ten temat. No i to z narzekań będzie tyle w tym patchu. Teraz pochwały, moi drodzy. To się zdarza rzadko, ale pochwały dla Wargamingu też mam. Otóż wchodzi nowy interfejs wyświetlany w bitwie. Teraz będziemy mieli wszystkie zmienne, jakim nasz okręt podlega w bitwie, czyli jakieś tam, nie wiem, talenty, perki, aktywacje wyścigu zbrojeń, jakichś dodatkowych rzeczy. Wszystkie te zmienne będą brane, jeżeli wciśniemy sobie klawisz H, domyślnie oczywiście klawisz H, będziemy mieli informacje o tym, jakie są zmienne wpływające na nasz okręt, na temat pożarów, na temat adrenaliny, o ile nam to skraca ładowanie. Widzicie, że to będzie tutaj wszystko ładnie pokazane i to bardzo fajna zmiana. Szkoda, że tak długo to zajęło. Oczywiście wcześniej o tym nie wiedzieliśmy, ale takie rzeczy wydaje mi się, że mogą być wprowadzone wcześniej. Także jak najbardziej jestem za tym, fajna zmiana. Myślę, że na pewno wielu osobom się przyda i nieco rozjaśni to, jakie czynniki wpływają na efektywność bojową ich okrętu. Co dalej? Kapitanowie, szmaty, tu tam nic ciekawego, King of the Sea, współpraca z Warhammerem, także kolejne okręty kopiowane po prostu ze zmienionym kamuflażem, o widzicie, Mainz zmieniony i Fenyang zmieniony. Co dalej? Okręty noworosyjskie, Marlboro i Giuseppe Verdi dostępne będą dla CC-ków, współtwórców i innych tam współpracujących z WG. I dosyć istotna kwestia, zostaną zmienione w najbliższej, no nie taka najbliższa, bo początek 2022, to jeszcze trochę poczekamy, na Chabarowsk zostanie zamieniony na Delnego i Kurfürst zostanie zamieniony na Prusen, powiedzmy. Także jeżeli posiadacie Chabarowska i Kurfürsta, dostaniecie nowe dziesiątki w ich miejsce, a te wam przejdą jako okręty specjalne. Jeżeli tych okrętów nie macie, to po prostu dogrindujcie je jak najszybciej, bo to się będzie opłacało. Spójrzcie tutaj, że mamy informacje na temat kamuflaży. Jeżeli macie jakikolwiek stały kamuflaż na któryś z tych okrętów, to dostaniecie od razu stały kamuflaż na nową dziesiątkę. Także niszczyciel tieru 10, Chabarowsk, zostanie zamieniony na inny niszczyciel delny i ten zostanie okrętem węglowym, a ten będzie jako nasza drzewkowa nowa dziesiątka i podobnie z Kurfürstem. Możecie sobie tutaj zerknąć dokładnie, o co chodzi z kamuflażami, ale lepiej te okręty mieć, nie będziecie stratni. Zbrojownia. Tutaj troszeczkę jest już w plecy, także chyba przesadziłem z tym, że koniec krytykowania. W zbrojowni zostanie wycofany kontener za żetony społecznościowe tieru 5 i tieru 7. Będzie można kupić sobie 3 okręty, pewnie jednorazowo, więc ciekawe też, czy będzie rekompensata w dublonach, jeżeli ktoś te okręty posiada, bo jeżeli tak, to jeszcze można się pokusić, ale jeżeli nie, to trochę słabo. Oraz wejdzie super kontener za 6000 dublonów bez żadnych ograniczeń zakupu. Także tyle, jeżeli chodzi o zmiany takie dosyć istotne. Co więcej, mapy, poprawiono balistykę pocisków Missouri. To jest dosyć ważna zmiana. I gdzieś tu wyczytałem jeszcze zmiany techniczne pancerza okrętu. Będą lepsze interakcje i stopniowo będą te pancerze aktualizowane, także nie przestaniemy mieć jakieś tutaj błędne informacje na temat, spójrzcie, że jednocześnie po przebiciu mamy damage i od przebicia na wylot. Także troszeczkę to wpłynie na te pociski. No i cóż, zapraszam Was do dyskusji na temat tych paskudnych okrętów podwodnych w komentarzach, w tym materiale wszystko. Do usłyszenia i na razie.